Z Ewangelii według świętego Mateusza. Stwardniało serce tego ludu. Pan Jezus cytuje dzisiaj Izajasza, a brzmi to trochę tak, jakby cytował popularne polskie stwierdzenie, które mówi, że człowiek musi mieć albo miękkie serce i twardy tyłek, albo twarde serce i miękki tyłek. Serce ludu stwardniałe. Bardzo dziwny obraz. Twarde serce, serce jak kamień, serce, do którego nikt się nie może dostać. I w przeciwieństwie do tego twardego serca wyobrażamy sobie serce miękkie. Serce, które daje się wykorzystać. Serce, które daje się skrzywdzić. Po raz kolejny przychodzi nam na myśl, że w życiu można być tylko albo Kainem, albo Ablem. Nie ma trzeciej drogi. Albo zabijać, albo być zabijanym. Nie można przejść przez życie po środku, nie zabijając i nie dając się zabijać. Tak już jest. Albo miękkie serce i twardy tyłek, albo miękki tyłek i twarde serce. Jezus na szczęście ujął to dużo piękniej niż ja. Ale prawda pozostaje prawdą. Mamy miękkie serca, wypełnione miękkim, najświętszym sakramentem, ale dzięki temu mamy twardy dowód na miłość Boga. Do zobaczenia jutro.